Serdecznie witam na 70. audycji Od Słowa do Słowa. Dzisiaj będę mówił na temat Ducha Świętego. Będę się starał przedstawić w bardziej praktycznej formie i rozumieniu, w jaki sposób Duch Święty działa w naszym życiu chrześcijańskim, czy naszym życiu na co dzień. Na sam początku chciałbym przedstawić, <laughs> w jaki sposób... Duch Święty przejawił się w Kościele, w ogóle też na naszym, na naszym świecie. I na samym sam początku Pan Bóg stworzył nasz świat. Gdy stworzył nasz świat, stworzył go po to, aby, aby być z człowiekiem. Dał też, jak czytamy w drugim rozdziale, święty dzień, aby właśnie przebywać z człowiekiem. I w zasadzie na samym początku lud Boży, który trzymał się blisko swojego Stwórcy, to, to celem, celem było po to, aby, aby człowiek był razem z Bogiem, czy też Bóg był razem z człowiekiem. I kiedy Pan Bóg dał wytyczne, aby, stworzył, aby Mojżesz zbudował świątynię, to, to oczywiście dał ją z, z jednym celem, a mianowicie w 25 rozdziale Księgi Wyjścia, i tam w ósmym wersecie jest napisane: I wystawię mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. I w zasadzie pragnienie, cały czas pragnienie człowieka było po to, aby być z Panem Bogiem razem. Więc świątynia była zbudowana po to, aby Bóg przejawił się swoją osobowością i działaniem w narodzie izraelskim. Świątynia była tu najważniejsza, ponieważ dopiero w niej Pan Bóg mógł być właśnie obecny pośród swojego ludu. I wtedy, kiedy, kiedy już świątynia miała nie mieć znaczenia, to wtedy Pan Bóg zrobił tak, że, że ktoś miał zastąpić tą świątynię, czyli tą obecność Boga. Mianowicie zastąpił świątynię Emanuel. Czyli dokładnie z tłumaczenia hebrajskiego, co znaczy Bóg pośród nas, czyli sam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był, był tą świątynią, czyli Jezus Chrystus był tą obecnością Boga w swoim kościele. Natomiast na tym to się nie skończyło. Cały czas ta obecność Boga, nam się wydaje, że, że ona była, że była, była wtedy, kiedy Izraelici kiedy mieli świątynię kiedy składali ofiary, kiedy w miejscu najświętszym było Szekina, wtedy Pan Bóg był obecny poś, pośród swojego ludu. Yy, oczywiście każdy marzy, że Jezus, kiedy był na ziemi, on był osobiście, on pokazywał, przestawiał się ludziom, on był z ludźmi, właśnie był tym Immanuelem. Em I marzymy o tym, żeby być z tym Jezusem fizycznie, żeby, żeby słuchać, usiąść się słuchać Jego słów. I cały czas tylko myślimy o tym Jezusie, o tym Bogu, który, który był właśnie, był na ziemi obecny. Natomiast Pan mówi, że tu się nie kończy obecność Pana Boga. I kiedy czytamy w Ewangelii Jana w szesnastym wersecie, w szesnastym rozdziale siódmym wersycie jest napisane tak. Lecz ja wam mówię prawdę lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, posie Go do was. I te słowa pokazują, że Jezus ma wielkie pragnienie. Dziwne pragnienie iść, odejść od swoich uczniów. Dlaczego? Bo właśnie, dlatego, że ktoś miał zastąpić Boga, Jezusa. I jeżeli ktoś zastępuje Jezusa, który był Bogiem, to przepraszam, też musiał być oczywiście Bogiem. To jest przecież logiczne. I dalej jest napisane, że właśnie ten, który zastępował Jezusa, był pocieszycielem, który Pan był, który Jezus wysyła do nas. I Jezus wyraźnie mówi, że On będzie na Jego, na miejscu Jezusa, zamiast Jezusa. Czyli syła do, do nas, aby był pośród Was i Was będzie, tak, tak jak jest zapisane w Ewangelii Łukasza, po to, żeby przedstawić dalej, reprezentować dalej obecność Boga w swoim kościele, w swoim ludzie. Kiedy czytamy, Czytamy słowa, które mówią o duchu świętym. Możemy, możemy cytować wiele, wiele tekstów. Z Ewangelii Jana szczególnie. Jan Ewangelia 14, rozdział 16, werset. I prosić, i, I prosić będę ojca, i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Daryt 26 werset. Lecz pocieszyciel duch święty, którego ojciec posił w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomnę wam wszystko, co wam powiedziałem. <laughs> Werset 16 mówi, że Bóg da nam innego pocieszyciela. I tu greckie słowo, które pojawia się w tym tekście, mianowicie alos, się odnosi do, do innego, który jest tego samego rodzaju. Osoby, które wątpią, czy, jest, czy Duch Święty jest, jest Bogiem, w ogóle czy jest osobą, to właśnie ten werset mówi wyraźnie, że ten pocieszyciel, ten parakletos, jak jest to słowo greckie użyte, jest, jest innego, tego samego rodzaju, czyli taki sam, czyli jest taki sam Bogiem, tak jak Jezus i tak samo osobą jest też jak Jezus. 26 werset mówi, że kiedy przyjdzie ten pocieszyciel, parakletos, czyli ten adwokator, możemy tak powiedzieć też, żeby było bardziej zrozumiałe, ten, który się wstawia za nami. Ten Duch Święty, On nauczy nas wszystko i nam przypomni wszystko, co mówił nam Jezus. Dlatego Jezus mówi, że lepiej nawet dla nas jest, aby On odszedł. Dlatego, że wtedy, kiedy jest Duch Święty, to On nas będzie, będzie przemawiał do nas, będzie, będzie nam wspominał i On będzie wtedy szczególnie przez nas. Działał. I, I teraz następny aspekt y, y, tutaj w Ewangelii Jana, Ducha Świętego, to jest 15 rozdział, już 26 werset: Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Więc mianowicie Duch Święty jest ten, który składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Owszem, dalej 27 werset na same, ale i wy składacie świadectwo, bo, z, bo ze mną od początku jesteście. Czyli, czyli my jesteśmy z Bogiem i my składamy świadectwo. Natomiast to świadectwo nie może się spełnić do końca bez obecności Ducha Świętego. I w zasadzie Duch Święty składa świadectwo przez nas na tym świecie. <śm> I dalej w 16 rozdziale, w 13 wersecie jest napisane tak. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od ciebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co, to, co ma przyjść, wam oznajmi. W tym tekście jest napisane, że Duch Święty, On nas wprowadzi we wszelką prawdę nie będziemy mówić od, samych, od siebie samych, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i, o co, i to, co ma przyjść wam oznajmi. Czyli Duch Święty będzie tym, który będzie nie tylko będzie nas łączył, ale On będzie nam oznajmił prawdę dla nas, którą my potrzebujemy w danym czasie. I, i to rolę właśnie spełnia Duch, Duch Święty. Czyli dokładnie tak jak, jak wcześniej, podczas wędrówki narodu izraelskiego przez, przez pustynię, dalej wtedy, kiedy była świątynia w Izraelu, cały czas była obecność Pana Boga, pokazaną przez szekinę, przez, przez bezpośrednią obecność Najwyższego. Jezus był tym, który był Bogiem i, i on był obecny cały czas ze swoim ludem. Ale właśnie nadszedł czas, kiedy Jezus poszedł do nieba. Nadszedł czas, kiedy świątynie nie, Święty nie istnieje. I właśnie ta obecność, która cały czas była na Ziemi przecież Pan Bóg nie mógł zostawić nas bez swojej obecności. Ta obecność mianowicie spełnia rolę tej obecności spełnia Duch Święty. Duch Święty jest ten, który nas naucza. Duch Święty jest ten, który otwiera nam oczy na prawdę. Duch Święty jest ten, który nas prowadzi do prawdy i prowadzi nas przez życie. Duch święty jest ten, który spełnia tą rolę właśnie. Więc kiedy tak patrzymy na, na to, w jaki sposób Pan Bóg prowadził swój lud, prowadził swój kościół od samego początku, kiedy, kiedy zostawił go w rękach Ducha Świętego, to od tego czasu zaczęły się, się dziać niesamowite rzeczy. Cuda, które, które są opisane w zasadzie w dziejach apostolskich. Kiedy, kiedy otwieramy w zasadzie dzieje apostolskie, od samego pierwszego rozdziału, możemy powiedzieć, że od samych pierwszych słów, kiedy, 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 kiedy czytamy, tam cały czas widzimy, mianowicie wspominane jest działanie Ducha Świętego. Piąty werset. Ja bowiem, Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Potem ósmy werset, dziewiąty werset. Ja nie będę czytał, ale, ale te wersety są naprawdę ważne. Naprawdę, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, na całej ziemi, w aż po krańce ziemi. I cały czas jest mowa o roli Ducha Świętego, który, który tu jest w dziejach apostolskich. Nie ma nigdzie tyle wspominana osoba Ducha Świętego, jak dzieje apostolskie. W każdych, w każdym rozdziale jest mnóstwo informacji na temat Ducha Świętego. Zatem jakie jest rozumienie nasze, jak praktycznie Duch Święty dzisiaj, kiedy nie jesteśmy już w tym kościele apostolskim, jak On powinien działać w naszym życiu, jak On powinien nas prowadzić. Jak my rozumiemy znaczenie i y, y, y rolę Ducha Świętego w naszym osobistym życiu? <laughs> yy, my często się zachwycamy tym, tym jakie są opisane jak dzieje apostolskie, i bardzo chcemy, abyśmy byli w tym pierwszym kościele apostolskim, i marzymy, abyśmy mieli takie ożywienie, i, i, i właśnie często, owszem, niektórzy. Niektórzy mm, uciekają się do, do Ducha Świętego i, i cały czas jakby chcą, aby Duch Święty działał w ich życiu. Ale właśnie gdybyśmy przyjęli całą prawdę, która jest przedstawiona w stronę dziech apostolskich na temat Ducha Świętego. <laughs> Mianowicie Duch Święty, jeżeli jest osobą, jeżeli jest Bogiem, to oznacza, że On prowadzi. To oznacza, że On ma plany. To znaczy, że On dokładnie określa, co mamy robić w każdym dniu. Yy, I kiedy czytamy właśnie dzieje apostolskie, to dokładnie właśnie tak wskazuje, kiedy, yy, kiedy czytamy, w jaki sposób Duch Święty prowadził swój pierwszy Kościół, jak Duch Święty prowadził szczególnie apostoła Pawła, to naprawdę widzimy, jak, jak niesamowitą rolę miał, miał Duch Święty w, w życiu. I w, I w funkcjonowaniu pierwszego kościoła apostolskiego. Chcę, byśmy tworzyli dzieła apostolskie na, 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 na rozdziale 13. I będę czytał drugi werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich wołałem. Jeżeli Duch Święty jest Bogiem, to on mówi. I on mówi wyraźnie. I rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich posłałem. Czy Duch Święty przygotował tej pewną, pewną drogę? Czy Saul razem z Barnabą pomyśleli, a teraz będę robił to i to i tamto? To wyraźnie jest pokazane, że Duch Święty dokładnie powiedział, Oddzielił, odłączył i wyznaczył im, gdzie mają iść i co mają robić. I kiedy dalej czytamy w czwartym wersecie tego 13 rozdziału, jest napisane tak. A oni wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Czyli tu widzimy wyraźnie, że Duch Święty wskazał, gdzie oni mieli iść. To jest pytanie, na ile my się poddajemy kierowaniu i działaniu ducha świętego w życiu? Czy Pan Bóg też nam tak mówi dzisiaj? Byśmy powiedzieli, no dzisiaj żyjemy zupełnie w innych realiach. To nie jest realia pierwszego kościoła. Ale ja, przepraszam, dzisiaj jest ten sam świat. I dzisiaj jest ten sam duch. I dzisiaj duch też do nas, do nas przemawia. Może trochę w innej formie ale Duch Święty musi nas przemawiać. Ja nie muszę cytować wszystkie teksty apostołskie, gdzie pokazane, że Duch Święty działa, ale może, może spróbuję parę, parę wersetów przeczytać. Na przykład, szesnasty rozdział. Wtedy, kiedy, kiedy apostoł Paweł sprzeciwił się Duchowi Świętemu i zobaczcie, jaka jest tu ciekawa historia opisana od szóstego wersetu. I przyszli przez Frygijską i Galacką skrajne, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy misję, doszli do Troady. Miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzeniu, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zjastowali dobrą nowinę. Zobaczcie. Ten test pokazuje, że apostoł Paweł chciał iść inną drogą. Miał inne plany. Miał zupełnie inne plany. Ale Duch Święty powiedział: Stop, Pawle, jeżeli Ty jesteś moją sługą, jeżeli Ty jesteś, jesteś prowadzony przeze mnie, to, to tak musi być. I jeżeli Duch Święty zobaczył, że apostoł Paweł idzie w innym kierunku robi co innego niż on Duch Święty planował, to Duch Święty specjalnie, wyraźnie przeszkodził. Więc zatem widzimy, że Duch Święty prowadzi naprawdę tych ludzi, którzy, tych mężów bożych, którzy, którzy na samym początku chrześcijaństwa tworzyli i, i, i głosili Ewangelię. Jak czytamy dalej w XIX rozdziale. 21 werset, może 22 przeczytamy. A po tych wydarzeniach postanowił Paweł, Paweł za sprawą ducha udać się przez, poprzez Macedonię i Achję do Jerozolimy, mówiąc, potem gdy tam pójdę, muszę jej Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. Zobaczcie, jest napisane, że, że teraz już Paweł, po tych wydarzeniach, postanowił Paweł za sprawą ducha udać się poprzez Macedonię. Macedonię. Czyli Paweł, wyraźnie, kiedy planował, w planował, czyli inaczej mówiąc, na kolanach, planował z Duchem Świętym, i Duch Święty otwierał mu, gdzie on ma iść i co ma robić. Jak często. My staramy się dokonywać wiele rzeczy w dobrej intencji. Może właśnie z chęcią bycia przy Bogu. Może właśnie nawet dla Boga. W Bożej atmosferze. Ale jak, jak często my te rzeczy robimy bez Boga, bez Ducha Świętego, bez szczególnego nam, namaszczenia osoby Ducha Świętego. Chrześcijańska pisarka Renouet napisała takie słowa: Widzimy stale ludzi wierzących i powołujących się na obietnicę daną przez Pana. Rozprawiają oni o Chrystusie oraz o Duchu Świętym i nie otrzymują niczego w zamian. Dzieje się tak dlatego, że ludzie ci nie potrafią podporządkować swoich dusz przewodnictwu i opiece niebios. Nie leży w naszej mocy posługiwanie się duchem świętym, bo to On jest powołany, aby z nas czynić swoje narzędzia. Przez ducha świętego Bóg włącza ludzi do swojej pracy. Albowiem Bóg, to według podobania, sprawia w nas ich cenie i wykonanie. Jednak w świecie istnieje wielka liczba ludzi, którzy nie chcą podporządkować się tym nakazom, ponieważ chcą sami kierować własnymi losami. Jest tak? Dlatego, że nie otrzymali daru z nieba. Duch Święty, słany bywa tylko na tych, którzy w pokorze wypatrują Boga, nadziei na pozyskanie Jego wskazań i łaski. Bóg chętnie spełnia ich prośbę i przyjmuje ich. Ten tekst wyraźnie pokazuje, że Duch Święty jest tym, który powinien kierować naszymi losami, ale tak samo nas. Kierować na co dzień. Kiedy my coś działamy w kościele, kiedy chcemy działać dla Pana Boga, to przede wszystkim musimy, jeżeli naprawdę chcemy to zrobić dla Pana Boga, naprawdę chcemy to zrobić z Bogiem, to przede wszystkim musi być to kierowane i skaz skazane to przez Ducha Świętego. Jakże często bywa tak, że my robimy sobie najpierw plany. Wyraźnie wytyczne, co mamy dokładnie, kto ma robić, gdzie ma iść co i, i, i wszystko do, y, y, organizujemy. A potem modlimy się, Panie Boże, Bogosław to w, w Twoim imieniu i, i, i zrób tak, żeby to było według Twojej woli. Kiedy raczej Duch Święty mówi, słuchajcie, mam do, dla Was wa, pa, pewne plany. Ja Wam chcę pokazać to, co ja dla Was przygotowałem. Jak będziecie prosić na kolana, to wam otworzę i przedstawię wam to, co ja chcę i w jaki sposób ja chcę was prowadzić. Owszem, nie mówię, że to nie jest skuteczne. Nie mówię, że Pan Bóg nie prowadzi nas, kiedy naprawdę chcemy dla niego cokolwiek robić. Ale powiem szczerze, że, że często my robimy tak właśnie, że omijamy zupełnie osobę ducha świętego. Omijamy Jego obecność i, i to, że on naprawdę kieruje swoim kościołem. On kieruje poszczególnym zborem mało nawet grupką, która naprawdę szczerze szuka Pana Boga. Jeżeli naprawdę chcemy być tymi, którzy jesteśmy sługami Boga, pamiętajmy, że nie możemy do końca być Jego narzędziami, dopóki nie zrozumiemy, że w każdym kroku naszego życia że każdy krok naszego życia musi, musi być prowadzony przez osobę. Ducha świętego. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy być autentyczni w naszym życiu, autentyczni w naszym chrześcijaństwie, nie możemy inaczej to zrobić, jeżeli Duch święty nie będzie działał stale na nasz umysł i na naszą duszę. Wtedy, kiedy Jezus przygotowuje, kiedy Duch święty nas przygotowuje do pewnej pracy, to dopiero wtedy on nas syła. Tak samo jak, jak Duch święty. Sprowadził Jezusa na pustynię i tam pościł przez 40 dni. Tak samo Duch Święty prowadzi potem Pawła na, na puszczy przez 3 lata przed swoją misją. Duch Święty prowadził mężów bożych w odpowiednim czasie. On przygotowywał ich, przygotował ich do pracy dla Boga. Duch Święty chce, aby przygotować każdego z nas do swojej służby. I chcę, aby, aby mówił do nas codziennie, bo przemawia do nas, w jaki sposób powinniśmy się zmienić, w jaki sposób powinniśmy rozumieć pracę dla Boga. Dopiero wtedy Duch Święty będzie nami kierował. Działanie dla Boga i chęć robienia dla Boga wszystko, bez Jego mocy, bez bezpośredniego działania w naszym myśle i sercu. Nie ma żadnego skutku. Jest kompletnie, kompletnie bez sensu. O ileż powinniśmy przede wszystkim koncentrować na słuchaniu głosu Bożego, na ciczeniu się, aby, aby słuchać to, co Pan ma nam do powiedzenia na co dzień. I wtedy zrozumiemy, że osoba Ducha Świętego jest tak ważna, tak ważna w na życiu chrześcijańskim, szczególnie wtedy, kiedy Jezus odszedł od nas. Kiedy Jezus. Został wzięty do nieba, a my. A właśnie dlatego Jezus, Jezus powiedział: że ja odchodzę po to, aby dać wam innego pocieszyciela, aby dać wam kogoś innego na moim miejscu, aby namacalnie prowadził swój Jego kościół tu, tu na Ziemi. Byśmy rozumieli tą prawdę, to musimy naprawdę się poddać do końca Bogu. podać się po to, żeby, żeby Pan Bóg przemawiał i, i codziennie y, otwierał nasze umysły, nasze serca. Na, na to, w jaki sposób On chce nas wychować, wykształcić na Jego obraz i podobieństwo. Abyśmy byli właśnie z Nim. Jeżeli będziemy się trzymać obietnic, które Pan Bóg nam dał, ale Pan Bóg da obietnicę, że da nam Ducha Świętego. Ci, którzy będą prosić o Duch Święty, przecież jak jest napisane w jednej z Jezusa, że przecież... Jak ojciec, który, który nie daje przecież kamień swojemu dziecku. A jajko, to właśnie tak Panu, kiedy będziemy naprawdę prosić o ducha świętego, on nam da. Byśmy rozumieli, że życie chrześcijańskie jest w zasadzie, jej nie, nie może jej być bez bezpośredniej interwencji, bez, bez bezpośredniego, bezpośredniego prowadzenia i kierowania nami przez ducha świętego. A Pan mu dał nam mądrość i zrozumienie i otwartość na przyjęcie osoby Boga, Ducha Świętego. Teraz będzie krótka przerwa, a po tej przerwie będę odpowiadał na pytania, które, które zapewne już przygotowaliście mnie zadać. Chcę od razu poinformować, że w pierwszej kolejności będę odpowiadał na pytania dotyczące tego tematu, który dzisiaj przedstawiłem. Dziękuję. I saw With sword and shield, who boldly braved the world's cold frown and fought unyielding on the field to win an everlasting crown. Though worn with toil, oppressed by foes, no murmur from his heart arose. I asked what boy his spirits up. Oh, this said he, the blessed. Witam ponownie na wizji. Jest mnóstwo pytań, długie pytania. I może zacznę od pary pytań, które tutaj są zadane na temat Ducha Świętego. Więc jest pierwsze pytanie. Dlaczego Duch Święty jest tak zajadle atakowany jako osoba Bóstwa? Czy są jednoznaczne dowody na to, że Duch Święty specjalnie umniejsza swoją obecność na kartach pisma, by wywyższyć syna i ojca? Nie jest to zaś dowód na jego niższą naturę. <laughs> Więc odpowiadając na to pytanie, chcę powiedzieć, że oczywiście Duch Święty jest, jest ogólnie atakowany jako osoba. I wielu, wiele, wiele osób, wiele chrześcijan, w zasadzie od samego od początku chrześcijaństwa, wątpiło w osobowość Ducha Świętego, w boskość Ducha Świętego. Dlatego właśnie, że, że pokazane jest szczególnie w Ewangelii Jana, czy też w Dziechach Apostolskich, jako, jako, pewne, jako pewna osoba, która działa. Tak? Natomiast no, ma, mamy wyraźne dowody, w Tekstu, które przedstawiają rzeczywiście, że Duch Święty jest, jest Bogiem. Oczywiście, Duch Święty przede wszystkim uwielbia i wywyższa Jezusa Chrystusa. I taka, taka jest rola, bo jak, jak czytałem tekst z Ewangelii Jana, 15 rozdział. 15 rozdział. I 26 werset. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od ojca, od ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Czyli, czyli właśnie rola Ducha Świętego jest taka, by złożyć świadectwo o Jezusie. I dlatego też Duch Święty nie jest kimś, kto jest wyraźnie widoczny, bo przecież nie On dokonał odkupienia. Więc nie On jest tym, który, który przyszedł na świat, i był w bezpośredniej postaci ludzkiej, tak jak właśnie był Jezus Chrystus. Dlatego też nam trudniej jest w zasadzie mieć jakąś relację z Duchem Świętym jako osobę. Bo dla nas bliska osoba to jest, to jest przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. Bo on jest ten, który naprawdę pokazał namacalnie, w jaki sposób nas kocha. Także pokazał w jaki sposób nas kocha, to rozumiemy przez to, że to jest osoba, która, yy, która może właśnie yy, objawić nam prawdziwą naturę Boga. Natomiast Duch Święty właśnie, jak mówiłem wcześniej, spełnia tylko i wyłącznie rolę obecności Boga na tej ziemi. A ten, który powinien być wywyższony, ten, który powinien być żywy, to oczywiście jak najbardziej jest to w naszym życiu żywy, jest oczywiście Jezus Chrystus. Bo, bo, bo dlatego, że jest on Bogiem, to właśnie on może urzeczywistnić nam obecność Jezusa Chrystusa przez niego. Ym, czy mamy dowody z Pisma Świętego na, na, na osobowość Ducha Świętego? Jak najbardziej. <laughs> Więc tu musielibyśmy sięgnąć do języka greckiego, dlatego że język grecki jest ten, który, kto, znaczy, który został napisany yy, Nowy Testament. I, I właśnie z języka greckiego możemy wyraźnie tutaj widzieć, dostrzec czy rzeczywiście, przede wszystkim, czy rzeczywiście Duch Święty jest osobą. I może pierwszą rzeczą, którą właśnie mówiłem na samym początku w 14 wersecie, 16, czy 14 rozdziale, 16, 16 wersie ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Właśnie to słowo in, innego, czyli właśnie jak mówiłem wcześniej, to jest greckie słowo allos, co dokładnie oznacza innego rodzaju, właśnie nie, nie, nie chodzi o, innego, o, o to, że to jest innego rodzaju, to jest tego samego rodzaju, tylko jest właśnie jest inny, czyli inaczej mówiąc następny, który jest tego samego rodzaju. Jest wiele słów w języku greckim, które się odnoszą właśnie do, do, do tego, że, do, do właśnie bycia innym, czyli do następnego, natomiast to jest jedyne słowo, które rzeczywiście się odnosi do tego, że jest to tego samego rodzaju. Gdybyśmy popatrzyli na, w ogóle na, na to rozumienie orędownika, bo, bo jest pytanie właśnie, dlaczego akurat tak jest nazywany Duch Święty, czyli jako parakletos, tak, tak jest takie słowo greckie w naszej, naszej Biblii tłumaczone jest jako pocieszyciel, to, to jest istotne, to właśnie w tym kontekście, co mówiłem przed chwilą, że Duch Święty jest y, pokazany jako orędownik, ale właśnie ten inny orędownik, znaczy in, nie inny, przepraszam, tylko następny orędownik, dlatego, że był pierwszy orędo, orędownik. Kiedy otwieramy pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział, pierwszy, pierwszy werset. Dzieci moje, to Wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I tu wyraźnie widać, że dokładnie to jest to, to, tak samo to słowo parakletos po grecku i to, to, ten termin parakletos w tym wersecie się odnosi bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus jest tym parakletos. I też, musimy pamiętać, że też jest to nazwane przez Ewangelisty Jana. Przepraszam, tak? Jako właśnie ten następny parakletos, dlatego ten następny parakletos, jak, jak tu rozumiemy, jest właśnie y, Duch Święty. Y, y, to, jest, to jest istotne. Y, Kiedy jest w języku greckim słowo duch, duch jako duch święty, zaś w sensie duch, więc jest słowo pneuma, stąd, stąd jest też rozumienie ogólnie w teologii pneumatolo, pneumatologia, prawda? Czyli pneuma znaczy duch. I słowo greckie pneuma jest rodzaju niejakiego. Co jest istotne, Ewangelista Jan, zresztą nie tylko Jan, ale przede wszystkim właśnie Jan, kiedy oddaje to słowo pneuma, to, to w języku greckim zawsze yy, każde słowo, yy, każde słowo yy, znaczy każdy rzeczownik, tak, yy, rodzaju yy, niejakiego, yy, według prawidłowej gramatyki greckiej, yy, wymaga użycia zaimka. Rodzaju y, odpowiednio do tego, jaki jest rzeczownik. Czyli jest, jest, jeżeli rzeczownik jest rodzaj niejakiego, tak samo, tak samo oczywiście zaimek musi być rodzaju niejakiego. Ale apostoł Jan wyraźnie, y, tutaj w, wtedy, kiedy jest użyte słowo pneuma odnoszące się, odnoszące się do, do Ducha Świętego, to ma właśnie ten zaimek w rodzaju męskim. I co jest ciekawe, to nie jest tak, że yy, możemy powiedzieć o, aposto apostoł Jan tu się mylił yy, opisując yy, pis 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 pisząc swoją Ewangelię. Owszem, możemy powiedzieć, że się mylił, ale przepraszam, w innych yy, yy, miejscach, gdzie występuje rodzaj niejaki, jak najbardziej apostoł Jan bezbłędnie podaje rodz yy, yy, rodzaju niejakiego. Czyli widać wyraźnie, że że Jan nie był tak, że on nie znał gramatyki greckiej. Tylko musimy przyjąć, że to on intencjonalnie dawał przyjmek, rodzajnik, prawda, jako przyjmek, jako rodzaju niejakiego, jako rodzaju męskiego, prawda, kiedy się odnosił do, do pneuma, czy do rodzaju niejakiego. I takich tekstów mamy, mamy mnóstwo. Właśnie ten 15 rozdział Ewangeliana, 16 werset. Trzynasty werset szesnastego 16, 16 rozdziału, który, myśmy, który cytowałem dzisiaj. Tak samo szesnasty werset, tutaj, czternastego rozdziału, który, który tutaj jest, tutaj jest, to, jest to słowo. Czy w tych wszystkich wersetach, właśnie, gdzie występuje duch jako pneuma, prawda, to właśnie tam zawsze jest do tego rodzaju, do, do tego rzeczownika, tak, pneuma, które jest w jest oczywiście zajmek rodzaju. Męskiego. I, I widzimy wyraźnie, że, że apostoł Jan specjalnie to napisał, intencjonalnie po to, żeby potwierdzić i potwierdzić nam, że jest to osoba, a nie jest to po prostu moc w rodzaju, właśnie niejakim. No i mamy też wiele, wiele innych dowodów w zasadzie z Nowego Testamentu. Nam zajęłoby nam sporo czasu, abyśmy yy, udowodnili, że rzeczywiście Duch Święty jest osobą. I oczywiście, jak najbardziej jest to osoba. Ducha Świętego. Ale to dzisiaj, jak cytowałem, 13 rozdział, drugi werset dzieła apostolskich, gdzie, gdzie Duch Święty jest przedstawiony jako osobę, która powiedział Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula, prawda? I, i, I cały czas właśnie widzimy, szczególnie w dziejach apostolskich, że Duch Święty nakazuje często. Duch Święty mówi, przemawia. Duch Święty kieruje. Nikt, nie, nie mogło to być siła która przemawia. Tak? Nie, nie mógł to być tylko wiatr, który przemawia, który działa, a przede wszystkim właśnie osoba. Zresztą yy, byłoby to absurdem, kiedy kiedy, duch, yy, kiedy Bóg cały czas był na ziemi, jak mówiłem wcześniej, czy w postaci szekina, czy w postaci Jezusa Chrystusa, a teraz nie miałby nie na ziemi, kto zastąpić Jego obecność. Więc dlatego musimy rozumieć, że są pewne konsekwencje naturalne, przez logikę nawet, nawet musimy rozumieć, że, że Duch Święty musi być na tej ziemi. Jako ten, który reprezentuje, który jest yy, obecnością Boga pośród nas. Yy. Dobrze, mamy mnóstwo pytań, może, może zacznę od samego początku. Pytanie z Zbyszka. Yy. Ellen White bardzo krytycznie pisała na temat teatru. Czy wobec tego słusznym jest zabraniać prezentacji różnych scenek aktorskich, jakie mają miejsce na przykład na kampach, zjazdach? Jakie zająć stanowisko wobec filmów w tematyce biblijnej? Bo to też gra aktorska, a właśnie fakt aktorski gry chyba najbardziej nie pasował. No to nie jest proste pytanie, chociaż... Uważam, że, że da się to wytłumaczyć. Kiedy, kiedy Lenoid pisała na temat teatru, musimy pamiętać, że był to no, XIX wiek, kiedy, kiedy teatr w zasadzie służył tylko i wyłącznie do, do, pewnych, do przedstawienia pewnych scen, niekoniecznie nie tyle związanych z chrześcijaństwem, nawet często nieetyczne. Prawda? I, I stąd taka postawa Lenoit. Natomiast jeżeli coś służy w sprawie. Bo, Bożej, jeżeli coś przestawia y, charakter Boga, albo też Jezusa Chrystusa, ja nie widzę, nie widzę z tym z żadnego na, na problemu, y, dlatego, że, że przez nawet takie, takie y, y, przez takie metody, przez taki sposób działania, Pan Bóg pokazuje właśnie kim on jest. Y, oczywiście nie można przesadzać y, w różny, na różny sposób. Tak? Ale, ale uważam, że, że, że możemy dużo stracić, kiedy, kiedy dzisiaj, w zasadzie w świecie cyfryzacji elektroniki, gdzie, gdzie wszystko przekazane jest właśnie przez internet, przez media, żeby nie posłużyć się właśnie tą metodą, właśnie nawet telewizja, prawda? i tak dalej, żeby nie posłużyć się właśnie tymi metodami po to, żeby głosić Ewangelię. Uważam jak najbardziej, jest to, jest to słuszne. Natomiast yy, z kolei, yy, kiedy przesadzamy przesadzamy, oczywiście z tym, to, to, to wiadomo, że, że to może szkodzić tak samo nam osobiście, jak i, jak i Kościołowi. Drugie pytanie. Yy, czy jest właściwie używać w modlitwie cześć, cześć imienia? Yy, imienia Panie, bo z tego co wiem, siostra White napisała, że na każde wypowiedziane słowo panie w modlitwie, zastępy anielskie padają na twarz z powodu, na dowód szacunku. No i też przykazanie mówi, nie, będziesz, nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremnie, czy mam coś na racji. No, kiedy, kiedy wypowiadamy. W modlitwie słowo Panie, jak najbardziej jest to, musimy pamiętać, rzeczywiście jest to słowo święte, chociaż nie wymawiamy bezpośrednio imienia Boga. Pamiętajmy, że, że w języku hebrajskim słowo Jahwe, co, co oznacza bezpośrednio jakby imienia Boga i w zasadzie Żydzi nie wymawiali to imię, nie tyle, że mnie, oni w ogóle nie wymawiali to imię, dlatego, że, że rozumieli, w, tak, w taki sposób rozumieli, że, że to imię zawiera, zawiera bezpośrednio właśnie yy, imię, ale też obecność Boga i jest nader święte. Dlatego nie powinni, nie powinniśmy yy, yy, w prostej mowie yy, używać tego, tego imienia. I, I oczywiście, kiedy mówimy słowo Pan, tak, to, to, to automatycznie się pojawia w naszej świadomości osoba yy, yy, Boga. Więc yy, każde Nadaremnie używane to słowo może, może tak samo działać negatywnie na naszą psychikę. Więc, więc stąd, stąd oczywiście, jak ja rozumiem też, powinniśmy z szacunkiem podejść do wmawiania imienia Boga. Czy Pan, czy Bóg, jakkolwiek. I jak najbardziej uważam, że tutaj Ellen White też nie, nie przesadzała, kiedy, kiedy w, taki sposób, w taki sposób się wyrażała. Zresztą mamy też wyraźne dowody Spisa się tego chociaż nawet tutaj jest z, z trzeciego przekazanie, które zostało to przestawione. Dobrze. Mamy na następne pytanie. Yy, nie rozumiem, skąd to zadaje, natomiast będę, będę będę tutaj cytował, chociaż jest bardzo yy, długie widzę. Duch Święty osoba może być stopniowana. Jezus miał Jego pełnię. I nie mają więcej lub mniej ducha, zadatek ducha. No, to jest też ciekawe. Jak można stopniować osobę? Duch Święty był przekazywany przez nałożenie rąk. Co to znaczy? Czy można przekazywać osobę? Czytamy o obietnicy otrzymania mocy Ducha Świętego, a przecież apostowie otrzymali moc już przed Pięćdziesiątnicą. W takim razie, jaką moc otrzymali apostołowie po Pięćdziesiątnicy? Czytamy, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa pośród was i was będzie. Jak to rozumieć, że duch przybywa pośród uczniów, skoro jeszcze nie był, nie był dany? Jezus, ani apostołowie nie mówili nic o tym, żeby, żeby wierzyć w Ducha. Jezus mówił, że żeby wierzyć w Ojca i Jezusa. Jak się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. No pytanie jest, są bardzo konkretne pytania. Yy, oczywiście, jak najbardziej. Yy, w Biblii nie mamy bezpośrednich yy, przesłanek, yy, które, które przedstawiają, żebyśmy wierzyli w Ducha Świętego. Bo przecież nie on, nie on spełnił główną rolę w, w naszym zbawieniu. I jak najbardziej to jest słuszne. Natomiast, y, czy możemy powiedzieć, to jest z poprzednich pytań, które no, były wcześniej, czy w takim razie, y, jak, w jaki sposób możemy przekazywać osobę przez nakładanie rąk? Y, w żadnym wypadku, y, y, jeżeli my rozumiemy, że duch. Że Bóg jest duchem, czyli nie jest jako ciało fizyczne, to, 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 to oczywiście, że On może mieszkać w człowieku. Jest napisane, że, że bądźcie świątynią Ducha Świętego. Tak? Czyli, inaczej mówiąc, tak jak w, w Izraelu, bo rozumiane, że, że, duch, że, że Bóg był obecny w świątyni przez Szekina, tak? tak samo Bóg może być obecny w nas dzisiaj, w naszych duszach. Czyli jeżeli tam rozumiane było, że była to osoba Boga, to jak dzisiaj możemy nie rozumieć, że ten, który przebywa w naszej duszy, nie będzie tylko jakiś wpływ, albo jakiś wiew, albo nie wiadomo co, ale nie też osobę, osobę w tym momencie, rozumiemy, Ducha Świętego. Prawda? Więc... Ta aluzja, która jest, jest tu pokazana, to wyraźnie pokazuje, że ten duch święty jest osobą, która reprezentuje obecność Boga w nas, czy tak samo w jego kościele. I my nie mamy moc przekazywania ducha świętego. Duch święty przybywa tam, gdzie on chce. Natomiast namaszczenie duchem świętym przez nakładanie rąk, to, to nie jest w żadnym wypadku. Jak my rozumiemy, że teraz będziemy nad każdym się modlić i tamten otrzyma Duch Święty, to, to my nie, nie uprawiamy magii. Natomiast osoby, które są, są wyznaczone, co jest istotne, które Pan mu właśnie wyznacza. Tak jak jest, jest, jak, jak czytaliśmy w na rozdziale Dziewa Apostolskich, że, że Duch Święty mówił i wyznaczył osobę do pewnego zadania. to Przepraszam, to może tylko i wyłącznie Duch Święty. I przez nakładanie rąk, to wtedy, kiedy. Kiedy, kiedy właśnie my jako, jako ludzie prosimy Ducha Świętego właśnie, aby przebywał jako osobę w tych ludziach, których który Pan Bóg chce ich wykorzystać w swojej pracy. Więc ja tak rozumiem. Chyba, chyba że, że ktoś miałby jakieś konkretniejsze argumenty, ale tak ja rozumiem właśnie działanie Ducha Świętego wtedy, kiedy przez nakładanie rąk, prawda? On przychodzi i w zasadzie. Też jest trudno dokładnie wyrazić, kiedy jest działanie Ducha Świętego. Tak jak czytamy w wcześniej rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawia z Nekodemem, bo my nie wiemy, kiedy Duch Święty wieje. Duch Święty przychodzi, kiedy, jak wiatr, który wieje. My nie wiemy, kiedy on zadziała. I to nie znaczy, że kiedy nakładamy rąk, prawda, to już zaraz yy, cuda będą się dziać. Kiedy Duch Święty będzie chciał, to wtedy on przyjdzie i zadziała. On jest kompletnie zależny od nas. To my jesteśmy od Niego zależni. Yy, I w takim razie on, to nie może być, że, że aby to nie była yy, nie, nie osoba, właśnie Ducha Świętego. Yy, no i właśnie. I że otrzymali moc Ducha Świętego. Oczywiście, kiedy właśnie Duch Święty jako osoba się przejawia, szczególnie w życiu pewnych osób, to wtedy właśnie wyraźnie widać właśnie, w jaki sposób on, on działa. Następne pytania. Na początku było słowo, to jest chyba Jakuba, na, na, na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo. Ono było od początku od Boga. Tekst mówi o relacji ojciec-syn i ich boskości. Dalsze wersety wyraźnie wskazują, że słowo było u Boga i było... Czyli byli u Ojca, a nie, a nie u Ojca i u trzeciej osoby. U Boga to, to synonim Ojca w tym przypadku. Gdyby trzecia osoba istniała, Jan by napisał o niej w tym, w tym fragmencie i w dalszych. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Ojca i u Ducha Świętego, a Słowo chciało się stało, zamieszkało pośród nas i ujrzeliśmy, Chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od ojca, pełnej łaski i prawdy, jaką ma jedyny syn od ojca i od ducha, o ducha prawdy. Czy Jan by pominął w tym dziesiątkach podobnych wersetów trzecią osobę? Ewangelii Ewangeliana pisana była pod koniec I wieku, więc widać, że przez pierwsze kilkadziesiąt lat. Nie wierzono w trzecią osobę. Bog, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Bo Ojca, objawił go. Kolejne pominięcie w tak fragmenta fragmentalnej sprawie, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca i na łonie Ducha Świętego objawił go. Ja rozumiem, jakie to są obawy wobec, znaczy jakie to są postrzeżenia wobec. Tego, fra tego fragmentu na samym początku Ewangelii Jana. Natomiast yy, jeżeli patrzymy ogólnie na Ewangelię Jana, to musimy zrozumieć, że ta Ewangelia yy, koncentru koncentruje się bezpośrednio na Jezusa Chrystusa. I tu pokazane jest o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, tak? a nie Syna, a, 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 nie, a nie Ducha Świętego. Yy, I dlatego te słowa przede wszystkim się koncentrują właśnie i pokazuje, że Jezus Chrystus jest Bogiem, Dlatego, że był u ojca. Tak? Jest ojciec i syn. Natomiast, jeżeli tak rozumiemy, że. i, i, i chcemy negować tutaj, tutaj oczywiście rolę Ducha Świętego, czy w ogóle Ducha Świętego, to w takim razie możemy powiedzieć, to, to, to dlaczego wtedy, kiedy chrzczono, to powołane było się na ojca, syna i Ducha Świętego. Gdyby rzeczywiście Duch Święty zupełnie był pominięty. I nie tylko. Ja wiem, że, że jest trudno jakby przywołać tyle fragmentów Nowego Testamentu, natomiast te, które są, mi się wydają, że one powinny być wystarczające, I bo, bo często jest mowa o Synu, czyli o, o Jezusie Chrystusie, często jest mowa o samym Ojcu Bogu tak? i często jest też mowa o Duchu Świętym, co myśmy dzisiaj. Te, te, te cytaty, znaczy te słowa, które dzisiaj wspominałem, cytowałem, prawda? One są i one są wyraźne. One wyraźnie pokazują, że, że, że Duch Święty jest osobą. I jeżeli w zasadzie jest tak, że kiedy my coś zakładamy z góry, że tak jest, czyli w tym momencie zakładamy z góry, że nie ma Ducha Świętego, to będziemy się starać poprzeć te nasze poglądy. Ale co jest istotne, te fragmenty, kiedy pomijamy te fragmenty, które mówią o Duchu Świętym, to, to traci kompletnie sens trzymania się przy, przy takim rozumieniu, że Ducha Świętego nie ma, dlatego że na przykład nie ma go w prologu Jana. I oczywiście te wszystkie teksty, które, które mówią, mówią o, o Duchu Świętym, ja mogę, mogę więcej tych tekstów oczywiście znaleźć, Natomiast, jeżeli ktoś, ktoś wątpi, czy ktoś, ktoś by chciał znaleźć potwierdzenie na, na to, że Duch Święty jest tylko mocą, czy też jest siłą pewną, która, która nie, jest, nie jest osobą, to, 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 to znajdzie, ale w zasadzie te, te, te argumenty, one naprawdę nie mają biblijnego potwierdzenia. Dlatego, że tylko i wyłącznie to jest czepienia się rzeczy. Gdzie właśnie staramy się znaleźć tam, gdzie nie ma tego ducha Natomiast kiedy On jest duch święty, tam wyraźnie pokazano, że jest osobą przede wszystkim, a po drugie, że jest to też Bogiem. Bo przecież nie mógł pocieszyciel. Czyli jeden, jeden Pocieszyciel zastąpić drugiego pocieszyciela, który by nie był Bogiem albo był samą mocą. Yy. Dlatego, kiedy, kiedy staramy się obiektywnie, autentycznie szukać w Biblii, i analizować te wszystkie fragmenty, które dotyczą Ducha Świętego, to, to naprawdę trudno, trudno jest uwierzyć rzeczywiście i potwierdzić rzeczywiście, że Ducha Świętego nie ma jako, jako osoby, jako Boga. Tak, myślę, że pytania się wyczerpały. Czas, aby się pożegnać. Na samym końcu naszego spotkania będziemy, będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby, aby Ciebie zastąpić, zastąpić Twoją obecność. Dziękuję Panie Boże, że to, co dokonałeś przez Jezusa Chrystusa, nasze zbawienie, To, że Ty pokochałeś nas tak bardzo, to, że Ty zrobiłeś dla nas tak dużo, to wszystko jest obecnie w naszym życiu przez Ducha Świętego. Panie Boże, dajbyśmy rozumieli tą rolę Ducha Świętego w naszym życiu na co dzień. Abyśmy Panie mogli otwierać się na Jego działanie. Abyśmy mogli zrozumieć, że przez Ducha Świętego mamy bezpośredni dostęp do Ciebie, do Twojego tronu. Dziękuję Ci, Panie Boże, za. Za ten Dzień Święty, za to, że Ty, Panie, dajesz nam tyle błogosławieństw na co dzień. Panie, błogosław proszę te wszystkie osoby, które piszą na czacie, osoby, które szukają Ciebie, Panie. Panie, proszę, abyś Ty był tym, który przez Ducha Świętego działasz, działasz na ich serca, na ich, na ich umysły. ten, który, Panie, pocieszasz i, Panie, we wszystkich problemach i troskach, które ci ludzie mają na co dzień, abyś Ty się przejawił, objawił się jako ten, który ratujesz, ten, który dajesz pociechę, ten, który zbawiasz. Odejmę się w Twoje ręce na cały ten wieczór i my Tobie damy chwałę, Ciebie wielbiamy na wieki. Amen. Amen. Alpine Daily Living jest trzynastoczęściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały, dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.